Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Powie ksiądz, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Jakież to niezwykłe wyrażenie. Karmić się Bogiem. Wcielać w siebie Boga. Stawać się żywym tabernakulum i monstrancją Boga. Przyjmować ciało Jezusa, które leżało w grobie, umarło na krzyżu, wstąpiło do nieba, siedzi po prawicy Ojca, gdzie stanowi radość aniołów, chwałę nieba, zachwyt duchów błogosławionych. Bądź pochwalony, Krzyżu Święty, na którym zawisło zbawienie świata. Bądź pochwalona krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas. Bądźcie pozdrowieni nasi święci patronowie. Dziś was prosimy, módlcie się za nas i nasze miasto. Święty Janie Chrzcicielu, Święty Janie Pawle II, Święta Faustyno, Błogosławiony Michale Sopoćko. Przewielebni księża z księdzem dziekanem na czele, z naszym drogim księdzem prałatem, drogie siostry zakonne, będące radością Pana Jezusa Miłosiernego i naszą w myśli Bożu, mieście wybranym. Drodzy siostry i bracia, umiłowani w Chrystusie Panu, świętujemy w ostatnim dniu maja, jak widać bardzo słonecznym i bardzo gorącym, doroczną uroczystość Bożego Ciała. Świętowanie to niech stanie się uwielbieniem i dziękczynieniem za dar Eucharystii, jak powie ksiądz Sopoćko, trwającym w każdej chwili dnia i nocy, aż do skończenia świata. Gromadzimy się przy ołtarzu, aby kontemplować i adorować tajemnicę wiary, pamiątkę ofiary Chrystusa, przez którą On przyniósł wszystkim ludziom zbawienie. Napełnieni Duchem Świętym, w trwającym roku poświęconym trzeciej osobie boskiej, tą mocą Ducha Świętego, w tej kontemplacji i adoracji będę często przywoływać błogosławionego księdza Michała Sopoćkę, sługę miłosierdzia, którego 130. rocznicę urodzin i 10. rocznicę beatyfikacji w tym roku obchodzimy, ofiarując ją w srebrny jubileusz 25-lecia naszego myśliborskiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego, które zostało powołane 1 sierpnia 1993 roku. To w tym miejscu wybranym i z tego miejsca Miłosierdzie Boże w sposób szczególny jest czczone i głoszone. Powie ksiądz Michał Sopoćko, Miłosierdzie Boże daje nam codziennie na nowo Eucharystię. Doskonale znaczenie Eucharystii rozumieli pierwsi chrześcijanie, którzy zachęcali się wzajemnie do przyjmowania Komunii Świętej słowami: pójdźmy po życie, po moc, pójdźmy po miłość, po świętość. Doskonale rozumiał znaczenie Eucharystii ksiądz Michał. Eucharystia jest dziełem najwyższej miłości Pana Jezusa jako człowieka, koroną wszystkich dzieł Jego, jakby wielkim systemem słonecznym, w którym miłość wszystko porusza, dosięga promieniami swymi końca wieków i sprowadza wszystkie stworzenia na świetlaną drogę wiodącą do Boga. Przeczytałem kiedyś w jednym z tygodników katolickich historię o pewnej kobiecie, która po kilkunastu latach życia w grzechu
zdobyła się na szczerą spowiedź. Spowiednik doradził jej częstą, a nawet codzienną komunię świętą. To mnie uratowało, wyznała. Znalazła w komunii świętej siłę do przezwyciężenia zła. Wytrwała w dobru. Po pewnym czasie jednak zaczęto ją uważać za dewotkę, biegającą codziennie do kościoła. I ona pyta, co mam dalej robić? Bo dla mnie zrezygnować z częstej komunii świętej znaczy powrócić do grzechu. Ja bez tej pomocy Jezusa Eucharystycznego nie wytrwam. Ja sama nie mam tyle sił, by przeciwstawić się grzechowi. W jednym ze swoich listów ksiądz Michał, kiedy przebywał w czasie wojny, ukrywając się w czasie wojny przed gestapo w Czarnym Borze na Litwie, niedaleko Wilna, napisał: Miłosierdzie Boże zlewające się na nas ustawicznie z Przenajświętszego Sakramentu wkłada na nas obowiązek najwyższej czci i miłości oraz częstego i godnego przystępowania do Komunii Świętej i nawiedzania w Kościele. Kto pamięta o wdzięczności? Pyta apostoł miłosierdzia. Nawet dusze pobożne ograniczają się przeważnie do próśb na modlitwie. I doda, błogosławiony. Dlatego w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza Pan Jezus ustawicznie uzupełnia nasze braki oraz dziękuję w imieniu wszystkich ludzi Ojcu Niebieskiemu. Jezus najpierw wstąpił z nieba na ziemię. Żył przez 33 lata i nauczał o Królestwie Bożym, a tuż przed swoją śmiercią krzyżową zostawił nam w swoim testamencie Eucharystię, najświętszy sakrament. A kiedy zmartwychwstał i wstąpił do nieba, to jednocześnie pozostał z nami na ziemi, z ciałem i duszą, pod postacią chleba i wina. W Eucharystii, zaznaczy ksiądz Michał, prawdziwie żyje i bije najświętsze serce Jezusa, które ostrzem włóczni zostało otwarte na krzyżu. Z nami zaś łączy się w komunii świętej. Drodzy siostry i bracia, czy my naprawdę w to wierzymy? Od braku wiary lub chwilowego zwątpienia pewnie nikt nie jest wolny. Świadczą o tym cuda eucharystyczne, te z poprzednich wieków we Włoszech, w Macerata i w Bolsena i te z ostatnich lat w naszej ojczyźnie, Sokółce i Legnicy. W Macerata rankiem 15 kwietnia 1356 roku pewien kapłan odprawiał mszę świętą w kościele sióstr benedyktynek. Podczas konsekracji dopuścił się on krótkiej chwili zwątpienia w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, gdy nagle przy łamaniu chleba z hostii popłynęła krew. Ręce mu zadrżały i krople krwi upadły na korporał pod kielichem. Po zakończeniu mszy świętej kapłan pośpieszył do biskupa, który nakazał splamiony korporał poddać badaniu. Cud ten został porównany do słynnego cudu w Bolsena z 1236 roku, który dał początek tej dzisiejszej uroczystości Bożego Ciała. Komisja biegłych lekarzy potwierdziła autentyczność cudu i korporał z plamami krwi został wystawiony do publicznej adoracji. Krwawe plamy, wyraźnie widoczne na korporale, uznane są za najświętszą krew Zbawiciela. Relikwiarz
zawierający cenny skarb, przetrwał burzliwie dzieje losu, a jego zawartość do dziś czczona jest w kaplicy katedry Macerata, szczególnie w oktawie Bożego Ciała. Cud eucharystyczny w Sokółce wydarzył się w 2008 roku. W czasie mszy świętej porannej 12 października kapłanowi rozdzielającemu komunię świętą upadł na stopień ołtarza konsekrowany komunikant. Ksiądz najpierw przeniósł go do naczynia z wodą, które się nazywa vasculum, by mogła się rozpuścić. Takie są procedury, że komunikant umieszcza się w naczyniu, który służy kapłanowi do obmywania palców po udzieleniu komunii świętej. Tak wspomina siostra zakrystianka, pierwszy świadek cudu. Mówi, komunikant może rozpuszczać się kilka dni, więc przeniosłam vasculum do sejfu w zakrystii. Początkowo zaglądałam codziennie, a potem zapomniałam. I kiedy 19 października w niedzielę misyjną otworzyłam sejf, by sięgnąć po jakąś potrzebną rzecz, poczułam zapach kwaszonego chleba. W vasculum zobaczyłam prawie rozpuszczony komunikant, lśniącą jak żywa czerwoną plamką, jakby lekko skrzepniętej krwi, wielkości paznokcia. Resztka śnieżnobiałego komunikantu była zespolona z plamką krwi, jakby przypastrygowana nicią. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego woda jest przeźroczysta, bez śladu zabarwienia. Pewnie stałam ta chwilę oniemiała, bo obecny w zakrystii ksiądz zapytał, co się siostrze stało. Po 10 dniach naczynie z komunikantem przeniesiono do kaplicy na plebanii. Tam został położony na korporale i umieszczony w tabernakulum. W styczniu ksiądz arcybiskup Ozorowski polecił poddać komunikant badaniom. I w czasie pobierania próbki nierozpuszczona część komunikantu była już wtopiona w tkaninę. Krwisto-brunatna struktura fragmentu była tak samo wyraźna jak na początku, jedynie w sposób naturalny, zeschnięta i krucha. Badania wykazały, że ten fragment przybrał postać tkanki, mięśnia sercowego człowieka w stanie agonii. I podobnie było też z cudem w roku 2013 w Legnicy, niedaleko od nas oddalonej, 250 kilometrów. To najprawdziwszy cud, mówią zarówno wierni w Legnicy, jak i uczeni, którzy na prośbę duchownych badali niesamowite zdarzenie, jakie miało miejsce w tamtejszym kościele świętego Jacka. Upuszczona przez księdza hostia przybrała czerwoną barwę, jakby krwawiła, a biegli z zakładu medycyny sądowej stwierdzili, że to kawałek serca zmarłego człowieka. Chrystus powiedział kiedyś do słuchających go ludzi, którzy mieli dokładnie takie same problemy jak my. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I wtedy byli tacy, którzy uwierzyli, jak również i tacy, którzy odeszli do tak zwanych swoich spraw. I wśród nas są tacy, którzy przyjmą te słowa z wiarą. Inni może się nad nimi zastanowią, a jeszcze inni pewnie odejdą i wrócą do siebie bez żadnej reakcji, jakby nic się nie stało. A ty co zrobisz? Zakończę słowami błogosławionego księdza Michała. Pan Jezus w Eucharystii nie tylko jest obecny rzeczywiście, istotnie i prawdziwie, ale nadal prowadzi tam swoje życie Boga człowieka, objawiając wszystkie tajemnice tego życia.
przede wszystkim oddawia swoje życie ukryte. Przebywa w głębokiej ciszy, we dnie i w nocy, rzucając zasłonę nie tylko na swoje bóstwo, ale nawet na człowieczeństwo. Mogą go ukrzyżować i zabić, a on nie opuści swego kościoła, ponieważ stał się jego głową i pokarmem. Amen.